Siema, siema, jestem RajoGP, to jest koniecznik z naszej serii sprawdzania. Mam dzisiaj na celowniku mapę o nazwie Energy Park, nie wiem jak to się czyta, przepraszam serdecznie. W każdym razie mówiliście, że też bym ją sprawdził, no i troszkę się zawiodłem, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Na wstępie proszę was o łapki w górę, subskrypcji na kanale, ponieważ leci mi po 50 tysięcy subów. Mam nadzieję, że się może uda dobić do końca roku, ale raczej wątpię. Mimo wszystko, jakby tak się udało, to naprawdę super. No i cóż. Czas tam trochę zagraniczną, więc zmieniamy trochę klimaty, schodzimy z Polski za granicę, no i dzisiaj coś takiego. Widzimy tutaj, właściwie od razu przejdziemy do sprawdzania, bo raczej nie będę czytać to, co mapa zawiera, bo zawiera niewiele. Jest do pobrania kilka modów wymaganych, ale na pewno nie na gospodarstwo, bo to jest właśnie gospodarstwo. Ogólnie tak trochę się zawiodłem, jaką być szczery, na tej mapie, albo nawet taką pokażę. PDA ogólnie całkiem niezłe, wygląda spoko, trochę taka wielkościowa osada, nie? Także dla mnie nawet spoko, mapę takie lubię. Jak chodzi o takie rozmiary, to mapę takie lubię i są nawet spoko. Więc jeśli mi to nawet nie przeszkadza, nie? Ale dobra, przejdziemy sobie może dalej, bo mówiliście, że mapa jest spoko, a wam powiem, myślę, że to jest taki średniak, nie? Nie będę tutaj ukrywał. Ale w sumie, co ja tu mam oceniać? Wy jesteście od oceniania. Pamiętajcie o tym, że macie linka w opisie z ocenką do tej mapy, w sensie z ankietą, i tam macie gwiazdki od 1 do 5, więc zagłosujcie tam sobie, jak uważacie, ale to oczywiście po odcinku, żebyście wiedzieli wszystko, jak to wygląda, nie? Sorki, zajmę tylko chwilkę. Przypominam tylko, że w linku w opisie macie stronę Instant Gaming, w której macie niesamowite promocje na wszystkie gierki, między innymi Farming Simulator, Construction Simulator czy Euro Truck Simulator, bo głównie w te gry się zagrywacie ostatnio, dlatego warto sobie sprawdzić najnowsze promocje, czy to w ETS-ie, czy to w Construction, bo niedługo takie season pasy wychodzą, no i oczywiście farmingu, w którym niedługo mapa zielonka. Gorąco zachęcam sobie po prostu wejść i sprawdzić, co to na was czeka, a są naprawdę, naprawdę fajne promocje. Przykładowo Premium Edition do FS22 124 zł na ten moment, a kosztowało 244, także obniżka o prawie połowę kasy, więc no nie ma co ukrywać, sporo zaoszczędzicie kupując właśnie na stronie. Nie zwlekajcie, sprawdzajcie oferty i wracamy do odcinka. Więc cóż, mapa z terenem nawet fajnym, jaką być cztery, ze spoko pomysłem, ale bardzo pusta momentami. Zobaczcie, mamy coś takiego, nie wiem, co chodzi, żebyśmy sobie sami to postawili, czy o co chodzi, czy to coś było, ale może autor tego nie dodał. No w każdym razie mamy puste place, które dziwnie wyglądają i tutaj coś ewidentnie było albo ma być, więc trochę słabo. Nie mamy też gospy na starcie, to też jest trochę na minus. Mnie te szerokie gdzieś tam, ale to farming, więc rozumiem, dlaczego takie zrobione. No drogi momentami są na takie, o nie? Gdzieś takie drogi są, więc nie do końca gdzieś tam one siadają. Wow, tu jest bardzo stromo. No to teren tu jest konkret, jak mówię, cztery to jest... Na sankach będę pozjeżdżał albo na worku, a nie ciągnikiem, no ale dobra. Mamy fajny też taki wiadukt w tym miejscu, ja też mówiłem to wcześniej, że troszeczkę powinny być ton grubszy, ale i tak jest ok. Autostradka, wiadomo, na pewno minus taki za zakończenie mapy. Możemy tak daleko wylecieć i przez to widzimy te niedoskonałości, które powinny być ograniczone dla nas już nawet w tym miejscu, nie? To tak najpóźniej już według mnie, więc to słabo na pewno też jest to na minus. No i chyba tutaj też, tu jest już w ogóle możemy wylecieć, nie? No, na nie zapunktował pan autor u mnie tym. Fajne rondo na okrągło. Co tu jeszcze? No asfalt taki ładny, amerykański, jakiś taki zagraniczny. Okej, nie? Ogólnie zakończenie mapy jest bardzo słabe, jak mam być 4. Mimo, że nie wygląda tak na początku, może z perspektywy gracza źle, to gdzieś tam, przez to, że mam tak mało ograniczeń, to możemy wyjść sobie naprawdę nawet tutaj, nie? Zobaczcie. No ktoś tutaj więcej nie pomyślał o tym. To jest na wielki, wielki minus. Kolejny pusty plac, z czym to nie wiem, ale tutaj coś chyba stało, no bo normalnie to tak to wygląda, nie? Więc też tak o. Z tego co widzę, domki są z Erlengradu powyciągane. I ten ekostatik, tu znowu możemy wylecieć sobie. Dalej nogi gadżeta. Okej. Okay. Tu mamy ścieżki, no i tutaj sobie lecimy w ten sposób tutaj. Okej, okay, tu miałem pochwalić za drogi, bo są nawet okej, tylko trochę szerokie. Ale na pewno co nie mogę pochwalić, to innej drogi. Zaraz wam pokażę, w którym miejscu. Tu mamy ogólnie budynek wymagany do brania i jak widzicie, on też sobie tutaj działa. Więc jest to budynek grywalny. O, proszę bardzo, także grywalny budyneczek. Więc obstawiam, że mam parać jakieś taka chyba niemiecka, z tego co widzę po tych... Tutaj, po tym designie, nie? Jakaś taka ferma trafiła się nam, fotowoltaiczna. Okej, okay, niechaj będzie. Na pewno fajny teren to właśnie w tym miejscu jest. Taki, wiecie, mamy lekki taki rów i to jest na plus. Bardzo ładnie to wygląda, nie?
Dojazdy są do pól porobione, więc nie ma fuszerki. O, to właśnie coś takiego, nie? Taka troszkę dróżka, powiedziałbym, no średnia, nie? Nie ma co ukrywać, wygląda na słabo. Jakby to była trawa na przyśrodek, to może jeszcze jaka taka by dała radę. Ale w sumie na po co, skoro farmingu już mamy takie ładne drogi malowane, nie? Więc można było zrobić to już na drodze normalnie malowanej i nie byłoby z tym problemu, nie? Jakieś są takie płotki porobane, ok. Z drutem kolczastym, matko jedyna. Nieźle to wygląda, nie? No i tam kolejne chyba zakończenie już mamy, tak? Mamy też skup tutaj, jak widzicie. I jest zakończenie. Takie zakończenie jest, nie? No dobra, niech będzie takie. Jak sobie przejdziemy tutaj, to widzimy ten mostek jakiś. O Jezu, co to? Przepraszam, profesjonalizm. No duży tutaj leci sobie ten. Nie wiadomo skąd, ale sobie gdzieś skądś to leci, rów, może jakiś melioracyjny. No i tu powinno być jakiś taki wylot na drugą stronę. Bardzo potężny most na bardzo niedużą rurę, powiedziałbym. Ale okej, okay, nie? Okej. Okay. Tu fajny taki teren, lekko taki zagłębiony. No i właśnie mamy taką drogę, można było użyć ją tam, nie? Równie dobrze. Odnośnie też dróg samych, to chcę pokazać jedną rzecz, która mi się nie podoba tutaj. I to będzie chyba w tym miejscu. Nie, tu jeszcze jest okej. Okay. To jest ok. Muszę to znaleźć, bo nie wytrzymam normalnie, jak tego nie znajdę. To też jest mi rozpoczko, to taki zakręcik. No patrz, teraz jak trzeba, to nie znajdę, nie? Znajdę, spokojnie, za chwileczkę. Chcę pokazać właśnie taki bardzo nietypowe skrzyżowanie. Tak powiem, trochę może gdzieś tu będzie. O, no to jest droga z modelu, nie? Zrobiona. I to się w miarę pasuje, tylko to szkoda, że tej trawy nie ma. Ale rozumiem, co chodzi o autorowi, że chciał zrobić taki klimacik, nie? Takie gdzieś tam drogi w ten sposób zrobione. O, proszę bardzo. Tu jest taka droga, nie? Też taka trochę bardzo kwadratowa. Trochę ma podzielniki, tak można powiedzieć. Na pewno dla pracowników będzie lepiej. Chociaż tam zakręcie, to nie gwarantuje, że będzie dobrze, nie? Więc co jeszcze? No odnośnie modeli, trochę wspominałem, że są one dziewiętnastkowe trochę, no trochę dziewiętnastki, trochę dwudziestki, dwójki. Jakieś takie asfalty też są tutaj ogarnięte. No jak mówię, plus na pewno za to, że mamy tutaj ciekawy teren. Minus może trochę za rozmieszczenie niektórych rzeczy. No i źle jest trochę pusto też, nie? No tak, jest tak troszkę tutaj, nie, może chyba co po prostu place dla nas, żebyśmy sobie sami mogli to zrobić. Ja na przykład jakbym miał robić takie place, to raczej po prostu bym zrobił tu jakieś leukutkie krzaczki, coś takiego, żeby nie wyglądało tak to pusto, nie? Żeby coś tam można było samemu sobie podziałać. Jeżeli chodzi o skupy też, to mamy trochę tutaj na mapie, bo jak widzicie jest ich kawałek, może przejdziemy sobie, o, tu są krówki. A, handel z zwierzętami, to jest okej. To się kupuje zwierzęta, dobra. Może przejdziemy sobie na sklep i na przykład zobaczymy sobie, jak respią się pojazda. To chyba będziemy widzieć jak, bo to no tak ułożone w miarę proste są. Więc sobie wypróczymy po prostu tą maszynkę. Jest drugi raz. Okej. Okay. A, w tę stronę się respią. A to dziwne, szkoda, że mi tam, nie? Może byśmy mieli podlepszy wyjazd. No ale dobra. Więc niech będzie. No i cóż. Nie wiem, co więcej wam to pokazywać, nie? A jeszcze może zobaczyć jedną rzecz, czy da się kupić tam ten wiatrak? Nie da się, w ogóle nie można kupić takich dróg publicznych. I to też jest lekutki minus, wydaje mi się, zobaczymy, że to jest duży przeskok między tym a tym. Bo pozwolicie sobie tam podlecę sobie w tamten teren i wam coś chcę pokazać, zaprezentować bardziej. O, tu w tym miejscu jest idealnie. Zobaczcie sobie na przykład to, że jakbyśmy chcieli kupić sobie na przykład to pole, tu zrobić gospodarstwo, to nie mamy dostępu do terenu na tej drodze, nie? W sensie, po to, żeby oczywiście go nie letować. Ale co na przykład w momencie, kiedy ktoś chciałby sobie tu pomalować dojazd na farmę, nie? To też jest słabe, że pękarze na przykład nie robią takiego łączenia, na przykład jak tu mamy, nie? Takiego 1-1 po prostu łączenia farmlandów. To jest taki lekki minus, że te drogi są gdzieś tam, te publiczne drogi są nie do kupienia. No tak trochę słabo, nie? Ale fajnie, że to są połączone farmlandy z tego, więc ktoś tutaj nie widzę, ogarnę temat. Ale tak, no dobra, no niech będzie, nie? Taki miał pomysł na tą mapę, więc tak sobie autor zrobił. No i cóż, nie wiem, czy jest sens jeszcze wam coś pokazywać. Na siłę nie będę tego przedłużał. Chyba sobie zakończymy coś w tym miejscu. Plus na pewno za biegozownię. Wow, tu się coś zadziało fajnego. Aha, to jest pomalowane po prostu, okej. No więc nawet tak to wygląda. Trzy takie nawet spore tutaj silosy. Szkoda, że nie ma do nich porobionych jeszcze dojazdów, ale tak to, no mniejsza, nie? Da się to całym ogarnąć. Słuchajcie, kończymy odcinek. Z
tego. Dajcie nam coś o tej mapie. Energy Park, tak się nazywa ta mapa. Chyba albo Energy Park, Park, więc oceńcie w skali 1 do 10, od 1 do 5, w gwiazdkach macie oczywiście przypięty w opisie link, w którym jest ankieta, także dziękuję za uwagę, pamiętajcie też o tym, żeby pisać komentarze, co o tej mapie sądzicie, no i też o kolejnej mapie, jaką chcielibyście, żebym sprawdził, więc podsyłajcie śmiało, będę sprawdzał no prawie wszystkie, nie? Także dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków, trzymajcie się, no i cześć, pozdro, na razie.